Dzień dobry Państwu, Jakub Zygierski dla magazynu Polskie Sprawy. Moim gościem jest pan Krzysztof Baliński. Dzień dobry panu. Dyplomata, były ambasador w Syrii i w Jordanii, politolog również i autor takiej książki Ministerstwo Spraw Obcych, Kapitał Bóg, wydawnictwo pokazuje do kamery. W podtytule tej książki jest takie zapytanie, czyli polskie sprawy w cudze ręce, czyli wychodzi na to, że to, powiedzmy, polska polityka zagraniczna raczej nie jest w polskich rękach i też nie realizuje polskich spraw, tylko wręcz przeciwnie, obce sprawy. No tak, jak pan z pewnością pamięta, w lutym ubiegłego roku Polska padła ofiarą skoordynowanej, bezprecedensowej agresji medialnej, która obnażyła w sposób bezceremonialny braku profesjonalizmu polskich dyplomatów. Wykazali wprost zatrważający brak zrozumienia, że sztuka dyplomacji to jest sztuka prowadzenia wojny. I to bynajmniej nie w metaforycznym tego słowa znaczeniu. Po przyjęciu przez Sejm nowelizacji ustawy o IPN-ie, gdy izraelska ambasador zaatakowała Polskę i to jeszcze w dodatku na terenie obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdy izraelski minister wywiadu mówił, że Polacy są odpowiedzialni za Holokaust i żadna ustawa tego nie zmieni, co robili polscy dyplomaci? Milczeli, a nawet próbowali załagodzić sytuację. Próbowali spacyfikować krytyczne głosy Polaków, atakowanych Polaków. I stąd prawda wziął się podtytuł. Polskie sprawy są w cudzych rękach. W czyich konkretnie? Czym są te cudze ręce? Nie chciałbym może rozwijać tego tematu tak bardzo dogłębnie. W każdym razie nie są to ludzie, którzy mają poczucie polskości. Rozmaici agenci wpływów. Nie są to ludzie, tak. To są prawda, mówię o idiotach dyplomatycznych, ale przede wszystkim mówię o piątej kolumnie. I tutaj czyje interesy są realizowane? W książce ten temat rozwijam, prawda, że tak jak pan napomknął, że głównie są to MSZ dostał się w ręce kategorii ludzi określanej trafnie jako żydokomuna. Są to potomkowie ludzi, którzy w 1945 roku przybyli do Polski w taborach Czerwonej Armii, Armii Sowieckiej, którzy przejęli władzę i praktycznie tej władzy nie oddali do dziś. Bo mimo, że w 1989 roku powołana została suwerenna Rzeczpospolita, to na dobrą sprawę ci ludzie władzy z ręki nie wypuścili. Czyli ci, którzy mieli pozostać u władzy, pozostali. Tak, to zmieniła się pewna fasada. A jak pan przewiduje, jaki będzie dalszy rozwój wydarzeń, jeżeli chodzi o te kwestie roszczeń tej ustawy 447 i kolejnych ataków na Polskę ze strony różnych... Wie pan, też w tej książce o tej sprawie piszę, nawiązuję do tej sprawy. Ponieważ w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, czyli w Ministerstwie Spraw Obcych, nie następują żadne zmiany kadrowe, to i w tej kwestii, w kwestii roszczeń żydowskich, nie ma nas kto bronić. A jakie są możliwości działania w takim razie? Kilka dni temu Polonia amerykańska, która jako jedyna siła polityczna związana z Polską próbowała Polskę przed tą ustawą bronić, to jakie było podejście do tej sprawy, do tej demonstracji Ministerstwa Spraw Zagranicznych? Ministerstwo Spraw Zagranicznych starało się nie dopuścić do tej demonstracji, a gdy doszło do demonstracji, to sprawę przemilczyć. Pan Sakiewicz z Klubu Gazety Polskiej twierdził właśnie w Radiu Wnet, że to bardzo złe posunięcie, że to jakieś zaognianie konfliktu. Tak. I jak zwykle, że stoją za tym agenci rosyjscy. Tak. Bo akurat tak się dobrze złożyło, że też tej korespondencji redaktora Sakiewicza z Nowego Jorku wysłuchałem i miałem też takie samo wrażenie.
Czyli po prostu ci, którzy bronią Polski przed roszczeniami żydowskimi, to są agenci rosyjscy. Stowarzyszenie Marsz Niepodległości teraz prowadzi taką szeroko zakrojoną akcję odnośnie tej ustawy 447 i 11 maja w Warszawie będzie wielka demonstracja. Nie wiem, czy pan już o tym wie. Wiem. Właśnie. Czy jakby pan mógłby zachęcić naszych słuchaczy do tego, żeby wziąć udział w tej manifestacji? No przede wszystkim mówiąc o tym, że jest to, zresztą organizatorzy demonstracji bardzo trafnie i zręcznie to przedstawiałem, a ja chciałbym tylko powtórzyć i albo poprzeć te tezy, które lansują organizacje demonstracji, że jest to sprawa niezwykle poważna, że gdyby Żydom udało się doprowadzić do tego, że zrealizują swoje roszczenia, to oznacza tylko jedno. Utratę suwerenności przez Polskę, mówiąc czy używając haseł naszych przodków, będzie to finis polonie. W takim razie przyłączam się do tego apelu, żeby 11 maja się pojawić w Warszawie i zademonstrować. Można również do Stowarzyszenia Marsz Niepodległości się zgłaszać i teraz już podjąć jakieś działania w kwestii zbierania podpisów czy rozdawania ulotek. Dziękuję panu bardzo za tę rozmowę. Moim gościem był pan Krzysztof Baliński, dyplomata, politolog. Ministerstwo Spraw Obcych, kapitał Bóg. Zachęcamy do zakupu i przeczytania.